Katarzyna Siwczyk, witam ze studia telewizji TVT. Dzisiaj w programie Gość Dnia gościmy posła Koalicji Obywatelskiej, pana Marka Krząkałę. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jest dzisiaj dzień matur, pierwszy dzień, kiedy abiturienci w końcu mogą do tego egzaminu stanąć, ale dosłownie kilka dni temu do pana też dotarł list z właściwie takim apelem z rodzin górniczych. Co zrobić, bo w ich przypadku nie do końca jest jasna sprawa, czy oni będą mogli przystąpić do tych matur i na czym stanęło. Dokładnie tak. Ściskamy wszyscy kciuki za maturzystów, no i za ich rodziców i otoczenie, za rodzeństwo, bo to jak ktoś zdaje maturę, to cała rodzina ją zdaje i wszyscy to przeżywają, także te parę dni będzie stres, ale potem już będzie dobrze. Rzeczywiście tak jest, jak pani powiedziała. Niestety spora część górników, bo to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to jest przynajmniej ponad 1200 górników było objętych kwarantanną, no i część z nich ma dzieci, które przystępują, czy młodzież, dorosłych, którzy przystępują w tym roku do matury i niestety też są objęci tą kwarantanną, a co za tym idzie, dzisiaj nie mogą się pojawić. Na szczęście jest tak, że Ministerstwo Edukacji wyznaczyło drugi termin, tak zwany termin zerowy, czyli to jest tak jakby po raz pierwszy przystępowali do matury między 8 a 12 lipca. Jest to dodatkowy stres, bo ten okres wyczekiwania się przedłużył. Miała być matura w maju, jest teraz w czerwcu. No wiadomo, z powodu pandemii. No trzymamy kciuki, żeby ten lipcowy termin dla tych, którzy dzisiaj nie mogą przystąpić do matury, żeby ten termin był dla nich szczęśliwy. Porozmawiajmy też o innym terminie, termin wyborów. Data już jest nam znana, ostatnia niedziela czerwca. No i pytanie, czy kandydat wasz zdąży zebrać podpisy, bo właściwie zostało kilka dni. Złośliwość rządzących sprawiła, że nastąpiła pełna mobilizacja w zbieraniu podpisów. Widać to było doskonale w Rybniku, gdzie w czwartek, kiedy był pierwszy dzień, zebrały się kolejki na rynku. Wtedy zebraliśmy ponad 1400 podpisów. W sobotnie przedpołudnie ponad 3400. No i wczoraj, kiedy byliśmy jeszcze tutaj na rynku, zebraliśmy kolejne prawie 1500 podpisów. Także o liczbę podpisów jesteśmy spokojni. Wczoraj była mowa o tym, że przekroczyliśmy już kwotę 200 tysięcy. W całym kraju dzisiaj już jest mowa o tym, że zweryfikowanych podpisów jest ponad 270 tysięcy, a jestem przekonany, że ta liczba będzie rosnąć. Jeśli chodzi o Śląsk i zbieranie podpisów tutaj, to być może jest jeden z kluczowych regionów, bo tutaj teraz najwięcej się dzieje. Jeśli chodzi o Śląsk, to co kandydat koalicji może zaoferować Śląskowi? Rafał Trzaskowski w ogóle ma jakiś pomysł na ten nasz region? Pan prezydent Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. Skupił się na kilku punktach. Po pierwsze chciał przywrócić samorządność. Miał doświadczenie, czy ma doświadczenie cały czas bycia prezydentem Warszawy i to, co się dzieje chociażby w Rybniku i związane jest z naszą kopalnią, to pokazuje, że samorządy powinny się same rządzić. I pan prezydent na to stawia. Gdyby nasz kraj poszedł w takim kierunku, to dzisiaj nie byłoby tego boksowania się Urzędu Miasta, Rady Miasta z panem wojewodą, który chce mieć wpływ i wie lepiej, co myślą mieszkańcy i chce mieć wpływ na to, czy ta kopalnia w Rybniku na przykład powstanie, czy nie. Czyli samorządność to jest pierwsza kwestia, druga to jest odbudowanie wspólnoty, bo proszę zauważyć, że od właściwie czasu katastrofy smoleńskiej w naszym kraju stało się coś bardzo złego. Ta fala wzajemnej, może już nawet nie nieufności, ale takiej wręcz nienawiści jednych wobec drugich, bo ktoś zaczął dzielić Polaków na lepszych i gorszych, na tą tak zwaną chamską hołotę i na tych i na tą lepszą resztę, to jest naprawdę coś niedobrego. W demokratycznych krajach, wystarczy popatrzeć na sąsiadów z Europy Zachodniej, też jest wymiana poglądów, też ludzie się kłócą. Czasami są to bardzo impulsywne, bardzo emocjonalne dyskusje, ale nie ma tej nienawiści, która jest w naszym kraju. I to jest przerażające, to można niestety obserwować na co dzień również na ulicach, chociażby przy zbieraniu podpisów, chociaż muszę przyznać, że
Tym razem było tego wyjątkowo mało. Więc to budowanie wspólnoty, no i trzecia wreszcie kwestia, to jest odbudowanie naszej pozycji, wizerunku Polski w Europie, w świecie, bo nie ukrywam, za granicą z nas się trochę śmieją. No, sprawdza się powiedzenie, dajcie Polakom rządzić, a oni się sami wykończą. Ja jeszcze wrócę na to rybnickie podwórko na chwilę, bo wspomniał pan, panie pośle, o sprawie kopalni. No i tutaj faktycznie decyzją wojewody została uchylona uchwała Rady Miasta na temat tej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. No i co, czemu ta decyzja wojewody miałaby służyć? Pan ma na to swoje wyjaśnienie? Przede wszystkim mieszkańcy zgłosili ponad 6 tysięcy poprawek do tego planu, który by blokował budowanie tej kopalni. Wydawało się, że kiedy BAPRO wycofało się ze swoich planów, że sprawa jest tak naprawdę załatwiona. Tymczasem okazuje się, że pan wojewoda uchyla to, co lokalni włodarze, Rada Miasta, reprezentująca interesy mieszkańców, co uchwaliła. Pokazuje to jedno, jeżeli idziemy w tym kierunku właśnie centralizacji, czyli że to wojewoda albo Warszawa wie lepiej, co ma być w Rybniku, to jest to naprawdę krok w bardzo niedobrym kierunku i pozostaje urzędowi miasta no, iść na drogę sądową, odwoływać się od decyzji wojewody, ponieważ miasto ma też argumenty prawne. No, problem jest niestety w kraju taki, że nasz system prawny został upolityczniony. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Pod hasłem reformy sądownictwa niestety dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest w rękach i w interesach jednej partii. Więc śmiem twierdzić, że jeżeli wojewoda jest z jednej partii, to być może decyzja sądu też będzie pod taką osobę i nad tym bardzo ubolewam, bo nie na tym polega demokracja. No to ja zapytam o coś spokojniejszego, chociaż tak by się mogło wydawać, że planowanie urlopu to w tym roku powinna być już ulga dla nas, ale pan już, panie pośle, zarezerwował urlop, czy to się nie udało, jako że jesteśmy ze Śląska? Powiem tak, w ogóle nie planowałem, natomiast, znaczy nie planowałem w tak szybkim czasie, być może teraz bym się gdzieś rozglądał, no ale pandemia przerwała nie tylko mnie, wszystkim właściwie, czy większości te plany, natomiast zauważyłem jedną charakterystyczną rzecz. Jeżeli pan minister zdrowia, którego cenię jako fachowca, jako lekarza, ale nie cenię go jako polityka, jeżeli ten minister mówi, że gdyby właściwie nie Śląsk, to my byśmy nie mieli żadnego problemu z pandemią, no to on sprawia, że w naszym myśleniu jest tak, no, że właściwie ci Ślązacy to są za wszystko winni. Chciałem panu ministrowi przypomnieć, że Śląsk jest integralną, to jest prawie 5 milionów osób, jest integralną częścią Polski, więc nie może być tak, że on piętnuje Ślązaków, bo potem mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że ktoś właśnie jedzie gdzieś wypocząć, teraz chociażby na weekend, no bo te poluzowania pandemii są i się okazuje, że dla Ślązaków na przykład nie ma miejsca, bo się ktoś kogoś boi. No więc jeżeli przykład idzie z góry, bo gdyby nie ci Ślązacy, no to to jest, proszę nie iść tą drogą. Mogę tylko zaapelować. Jest rozpatrzana taka opcja, jeszcze w kwestii urlopu zapytam, żeby pojawiła się dodatkowy dodatek, tak go nazwijmy, w postaci bonu wakacyjnego. Czy to jest propozycja wspólna rządzący, czy tylko tej partii rządzącej? Pani redaktor, były rozważane takie pomysły, natomiast moja obawa, rozważane na komisji, tak zwany bon turystyczny, mowa była najpierw o 1000 zł. Moja obawa jest taka, że to jest znowu robione pod wybory. Czyli odpowiedzmy sobie inaczej, gdyby nie było za 3 tygodnie wyborów, to czy pan prezydent poszedłby tą drogą, obiecałby, skoro twierdzi, że na tarczę więcej pieniędzy nie możemy przeznaczyć, bo mamy ograniczenia budżetowe, tymczasem teraz lekką ręką coś się obiecuje. O tych niespełnionych obietnicach moglibyśmy kolejny program nakręcić. Nie o to teraz chodzi. Tak jak powiedziałem, sam pomysł co do zasady może jest dobry, tylko pytanie, czy to takie rozdawnictwo pomoże tej gospodarce, czy nie. No i przede wszystkim skąd wziąć pieniądze. No i najgorsze jest to, że to jest tylko obietnica wyborcza, daleka póki co jeszcze od realizacji. Na koniec zapytam, tak jak w kwestii matur, nie wszystkim będzie dane w tym czasie mocno jeszcze pandemicznym na Śląsku wziąć udział w egzaminie. Czy wszystkim na Śląsku będzie dane tak samo zagłosować w tych wyborach? Czy tutaj już też wiemy, jak te wybory na 100% będą wyglądać?
Nie wiemy, no te wybory mają mieć formę mieszaną. Część ma głosować korespondencyjnie, część metodą tradycyjną. Nie wiemy. To, co słyszymy czasami w mediach, że być może niektóre miasta na Śląsku będą wyłączone z tradycyjnego głosowania i będą objęte tylko całkowicie tą restrykcją głosowania korespondencyjnego, no to jest w chwili obecnej w rękach ministra zdrowia, który po konsultacji z PKW taką decyzję podejmie być może tuż przed wyborami. Nie odpowiem pani na to pytanie. Pozostaje wierzyć, że te wybory będą przeprowadzone w sposób bezpieczny i liczba zachorowań nie wzrośnie, bo póki co widzimy przez weekend ponad 1000 kolejnych zakażeń, a ktoś ogłasza koniec epidemii. W przypadku tego, że już mówimy o końcu epidemii, końcu pandemii, czego to nauczyło polityków w tym trudnym czasie? Jakiej pracy was to nauczyło i jakiej nowej rzeczywistości? Znaczy, mnie nauczyło tego, że nawet w takim czasie trudnym nie ma możliwości współpracy, a rządzący wykorzystują taką sytuację po to, żeby jeszcze bardziej ograniczać prawa i swobody obywatelskie. I to jest dla mnie przerażające, bo jeżeli popatrzymy na przykłady osób, które zostały ukarane mandatami za udział w rzekomo nielegalnym jakimś zgromadzeniu, tymczasem ktoś w sposób ewidentny łamie prawo, bo jego ból jest większy niż mój, to naprawdę ja bym nie chciał żyć w takim kraju, bo jeżeli dalej pewne osoby będą konsekwentnie uważać, że są lepsze niż pozostali, a kiedyś Orwell pisał o tym, że jeden rodzaj zwierzęcia jest równy, ale inni są równiejsi, to naprawdę nie ma nic wspólnego z demokracją. I nie chcę tu nadużywać tego słowa, ale jeżeli mamy prawo, to przestrzegajmy go wszyscy, a nie, że komuś wolno więcej. Jeżeli pana głosowanie miałoby się odbyć w formie korespondencyjnej, weźmie pan w nim udział? Bez względu na to, w jakiej formie wezmę w tych wyborach udział i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, te wybory wszystkim będą nam służyć, bo czas najwyższy, żeby prezydent był samodzielny, a nie był tylko marionetką w rękach jednej opcji. I tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, za spotkanie w naszym studiu. Też dziękuję. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego programu. Dziękuję bardzo.